Cześć, zapraszam Was dzisiaj na filmik jak zrobić wieniec jesienny. Ja w tym celu użyłam wieńca, który zrobiłam, nie wiem, 2, może 3 lata temu. W tym celu użyłam kłączy roślin pnących, które przycina się na jesień. Tak mniej więcej Wam tłumaczę, jak go zrobiłam. Czyli obojętnie jakaś miska, garnek, coś w takim rozmiarze, w jakim chcemy mieć średnicę koła. Nawijamy w koło tego przedmiotu, następnie związujemy czy drutem, czy sznurkiem. No i tyle. Ja jeszcze tutaj ten wieniec postarzyłam. Użyłam białej farby, delikatnie namoczyłam pędzel i tak, można powiedzieć, przetarłam po tej podstawie wieńca. I mam już postarzony. Następny krok to będziemy używać kwiatów i sisalu. Róże te zrobiłam z materiału jutowego. Jak widzicie, gdzie nie gdzie widać, prześwituje taka jakby ze starego złota koronka. I po prostu bierzemy koronkę, materiał, zwijamy i gdzie nie gdzie będzie nam właśnie ta koronka wystawać. Jak zrobić taki kwiat, to mniej więcej tu widzicie, ale też podlinkuję Wam filmik, w którym pokazywałam, jak go zrobić. No i oczywiście już jest materiałem też sztywniejszym, więc ja będę te kwiaty sklejała klejem na gorąco. I teraz tak, nakładam klej na gorąco, żeby na początku przykleić sianko. I sianko, czy tak zwane sisal. Jak taki sisal uzyskuję, gdy go nie mam w domu, a mam sznurek paczkowy, po prostu rozwijam sznurek paczkowy na, że powiem, na części pierwsze i mamy sianko. Ok, kolejny krok, no to doklejam moje wcześniej zrobione róże. Oczywiście na początku muszę je skleić, bo przy robieniu tylko spięłam szpileczkami. Teraz jak już mam rozdrzony klej, to je po prostu sklejam i doklejam do wieńca. Ok, pierwszy etap już mamy za sobą. Kolejny to doklejenie chorągiewek, napisu w kształcie chorągiewek. I też użyłam materiału jutowego, a na niego nakleiłam literki wydrukowane po prostu na zwykłej kartce, na drukarce. I teraz tak. I tutaj używam ten sam materiał jutowy, który użyłam do róż, z tym, że tutaj nie odrywam, bo jest to materiał z torby, nie odrywam tej od środka torby mam przyklejoną taką folię, tutaj nie odrywam, ponieważ w tym momencie te chorągiewki są sztywniejsze. Literki przyklejam zwykłym klejem do... Ono się nazywa PCV. I teraz te chorągiewki będę naklejać na zwykły sznurek paczkowy. W tym celu użyję już kleju na gorąco.
Okej, okay, napis już jest gotowy i jak sami widzicie, teraz będę tutaj kombinować, jak go przywiązać, ale niestety za chwilę sami zobaczycie, napis jest po prostu za długi i będę musiała go skrócić. Napis skracam w ten sposób, że po prostu odstępy, które zrobiłam między literkami, zaklejam, sklejam literki z sobą i w tym momencie napis robi mi się krótszy i będzie mi pasował. I tu już, jak sami widzicie, napis pasuje, teraz tylko dopasujemy, czy chcemy, żeby on był bardziej na prosto, czy z ukosa. Tylko przywiązujemy i mamy gotowe. Nasza jesienna dekoracja gotowa. Także dziękuję za wspólne spędzone parę minut ze mną. Do następnego. Do zobaczenia. Pa!